Tradycyjnie już zaglądamy do Dankowic, gdzie Podbeskidzie przygotowywuje się do kolejnego meczu. Dziś piłkarzy czeka odprawa, potem trening, a na koniec gierka wewnętrzna. Dziś rozmawialiśmy na temat naszego meczu z Lechią Gdańsk. O Górniku będziemy rozmawiać już od jutra, ale my już oglądaliśmy ze sztabem szkoleniowym kilkakrotnie ostatnie spotkanie Górnika z Wisłą. Górnik zagrał dobre spotkanie, wprawdzie nie wygrał tego meczu, ale na pewno był to zespół, który był bliższy zwycięstwa. Poza zawodnikami kontuzjowanymi w meczu nie zobaczymy Marcina Wodeckiego. Jest on wypożyczony z Górnika i ma w kontrakcie zapis, że w tym meczu nie może wystąpić. Na pewno to zawodnikowi nie służy za dobrze, bo chciałby strzelać bramki, chciałby grać i to jest dla najważniejsze dla drużyny. No ale taka jest piłka. No, jestem wypożyczony z Górnika, nie mogę grać, także mam nadzieję, że są zastępcy, tak? Także nie tylko na mnie się opiera gra, jest dużo zmienników, także myślę, że potwierdzą to i będą grać jak najlepiej, no i żeby wygrać. Z Góralami trenował także Krzysztof Chrapek, który chce wrócić do pierwszego zespołu. Zapytaliśmy, jak się czuje na nowo w bielskim zespole. Na pewno jest ekstraklasa, nie jest pierwsza liga. Miasto wygląda tak samo, jak wyglądało, jak wyjeżdżałem. Buduje się nowy stadion, więc myślę, że wszystko idzie w dobrą stronę. W inauguracyjnym meczu nasz nowy zawodnik Rudolf Urban popisał się asystą. W Podbeskidziu już czuje się jak u siebie. No, pierwsze odczucia były bardzo fajne, bardzo miłe. Koledzy w szatni bardzo mnie... Byłem taki zaskoczony, bo wszyscy chłopacy naprawdę przyjacielski, dobry. Bardzo miło od początku. Nie ma Tomka Górkiewicza, ale wraca Marek Sokołowski. Może wystąpić na prawej obronie, ale jak mówi Czesław Michniewicz, nie jest to jedyna możliwość. Co wiemy na pewno, to, że mecz z Górnikiem Zabrze łatwy nie będzie. Mają swoje atuty, mają przede wszystkim stabilny skład, mają bardzo dobrego trenera, który dłuższego czasu z nimi pracuje i to widać w każdym elemencie. Tam jest ryzyko jak gdyby jakiejś tam improwizacji ograniczone do minimum. Tam jest wszystko zaplanowane, w dużej mierze wypracowane, świetne stałe fragmenty gry, świetne poruszanie się po boisku, doskonała gra taktyczna, także czeka nas trudny mecz. Górnik gra ambitnie, jest to drużyna, gdzie ma ambicje na wyższe. Ma wyższe cele, także na pewno będą grać twardo. No, oczywiście musimy grać z nimi konsekwentnie, bo i dobrze, i mądrze, bo inaczej będziemy tracić bramki. Ja myślę, że jesteśmy na tyle mądrą i rozsądną drużyną, że na pewno połapiemy to i będziemy grać jak równy z równym. Przede wszystkim zapraszam wszystkich serdecznie na stadion w Bielsku. Myślę, że nie zabraknie emocji. Zagramy z Górnikiem Zabrze, zespołem, który pretenduje do czołowych miejsc w Ekstraklasie. My też mamy za sobą udaną rundę wiosenną i myślę, że ten wynik w Gdańsku pokazuje, że gdy gra Podbeskidzie, są emocje, padają bramki i tak też będzie w sobotę. Mam nadzieję, że strzelimy swoje bramki. Postaramy się uniknąć błędów, które popełniliśmy w Gdańsku i będzie ciekawe widowisko.